Firma Ako odpowiada na postępującą urbanizację. Tak naprawdę w 2050 urbanizacja ma się podwoić. W związku z tym systemy zarządzania wodą deszczową coraz bardziej nabierają na ważności. Woda staje się naszym cennym zasobem. Dlatego też w naszych rozwiązaniach stawiamy na podejście systemowe. Co to oznacza? Wodę należy zebrać, następnie ją zmagazynować, podczyścić i kontrolowanie uwolnić do środowiska. Teraz modny trend zawracania wody do budynków, więc za tym trendem podążamy. Ako również odpowiada na przepisy Unii Europejskiej, które wchodzą na rynek również Polski i zobowiązują nas one do podczyszczania wody z mikroplastiku, który jest teraz powszechnie obecny, jak również z metali ciężkich. Dlatego też w tym roku prezentujemy na rynku nową ofertę Stormwater Management, która składa się z systemowych rozwiązań i filtrów, które będą usuwały z wód opadowych właśnie te szkodliwe czynniki. System składa się z filtrów, które posiadają opatentowane przez ACO złoże, które wychwytywać będzie mikroplastik, jak również metale ciężkie, ale również inne zanieczyszczenia, które w wodzie opadowej mogą wystąpić. Szczególnie jest to ważne w obszarach zurbanizowanych, bądź też w obszarach przemysłowych, których mamy coraz więcej. Stąd też ACO stawia na jakość wody. I ta woda jest naszym zasobem, na który trzeba po prostu zadbać. Innym naszym rozwiązaniem, które w naszym portfolio od wielu lat występuje, z którego to w naszej fabryce w Legionowie pod Warszawą produkujemy systemy odwodnień. Jest to polimer beton. Natomiast wyjątkowy, jedyny na rynku polimer beton w klasie F1000. Co to oznacza? To oznacza, że polimer beton przeszedł 1000 razy cykl zamrażania i rozmrażania. Dzięki temu jest mrozoodporny, nienasiąkliwy, a jego powierzchnia jest gładka, w związku z tym łatwo czyszcząca. Co ważne, taką ciekawostką jest to, że z tego materiału, z polimer betonu w klasie F1000, wykonane są płotki naprowadzające i tunele przeprowadzające płazy i małe zwierzęta wzdłuż dróg. Dzięki temu, dzięki nam, w okresach lęgowych przeżywalność małych zwierząt i płazów jest dużo większa, ponieważ one migrują pod drogami, a gładki polimer beton jest bezpieczny dla ich skóry. Stąd też naszą cegiełkę dokładamy również do ekologii i systemów, które wspierają również życie małych zwierząt.